Na pewno była lepsza tą jedną bramkę, bo my dzisiaj przegraliśmy to spotkanie 1-0, a więc no, jedną bramkę mniej zdobyliśmy, Legia żadnej nie straciła. Niestety, no, wracamy w piątkowy wieczór do Kielc ze smutnymi minami, no bo gdzieś tam z perspektywy boiska sami czuliśmy, że możemy dzisiaj tutaj zdobyć punkty. Czuliśmy się dzisiaj naprawdę mocnym zespołem, no ale niestety gdzieś tam moment rozprężenia, nie do końca przejrzysty rzut karny. No, straciliśmy bramkę, trzeba na pewno przeanalizować naszą grę, bo błędy były też bardzo fajne akcje. Z tego trzeba być zadowolonym. Ja mogę powiedzieć, że tak naprawdę w szatni powiedzieliśmy sobie po meczu, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że dzisiaj cała Korona Kielce walczyła. Wiedzieliśmy, że na ten mecz przyjadą nasi kibice i chciałbym tutaj w imieniu całej drużyny im podziękować, że byli dzisiaj z nami, było ich słychać, a więc duży szacunek dla nich. A jak ocenisz tą jedenastkę? Są inne osoby do oceniania, czy był rzut karny, czy nie. Ja rozmawiałem z Pawłem Sobolewskim i Sobol powiedział, że rzutu karnego nie było i absolutnie nie mam podstaw mu nie wierzyć, a więc myślę, że tutaj osoby, które to przeanalizują, będą mogły powiedzieć, czy rzut karny się Legii należał, czy nie. A trener jeszcze powiedział na konferencji o przerwanej rozgrzewce i fatalnych piłkach, które podobno dostaliście. Co o tym powiesz? No tak, no są jakieś tam, nie wiem, pewnie to przypadkowe rzeczy, no cóż, no, nie ma co się w to jakoś za bardzo zagłębiać. Ja myślę, że tutaj koledzy z zespołu staraliśmy się o tym nie myśleć, mieliśmy robotę do wykonania na boisku i myśleliśmy tylko o tym meczu, a to, że przed meczem jakieś dziwne zawirowania, no trudno, no, tak się akurat wydarzyło i nie ma co tam grzebać w trupach, po prostu jesteśmy mężczyznami, gdzieś tam nie miało to dla nas, wydaje mi się, większego wpływu. Najgorsze jest to, że właśnie dzisiaj przegraliśmy i jesteśmy niepocieszeni tym faktem. To może powiedz nam, dlaczego, wiesz, z czego zabrakło tak naprawdę, wiesz, do tego, żeby może wywieźć chociaż stąd jeden punkt, albo nawet trzy? Wiesz, no czego zabrakło? No, można łatwo odpowiedzieć, że koncentracji tak do końca, no, ale to jest najprostsza odpowiedź. Na pewno będziemy mieć czas na analizę tego spotkania, gdzieś tam zobaczyć, gdzie popełniliśmy błędy. Były dwa kluczowe momenty, bo i czerwona kartka Jowki, i ten rzut karny. Tak naprawdę obydwie sytuacje gdzieś tam trzeba przeanalizować, czy były podstawy do tego. No i cóż, no taka jest piłka, tak? Dzisiaj przegrała cała Korona Kielce. Absolutnie nie mamy pretensji do żadnego naszego piłkarza, wręcz przeciwnie, tak jak powiedziałem przed chwileczką, w szatni sobie powiedzieliśmy, że dzisiaj było widać nasze zaangażowanie i serce i jedną wspólną myśl, żeby pokonać Legię Warszawę. Ta sztuka nam się nie udała, ale będziemy na pewno walczyć, żeby w kolejnych meczach było inaczej. Mieli sytuację na chyba bodajże jedyną, bo tak to tylko ze starych fragmentów na początku meczu chyba Sobolewski uderzał. A tak, no to Korona wyszła na nas ustawieniem bardzo defensywnym. Bronili się w 11 przed swoją 16 i ciężko było wykreować jakieś sytuacje, bo to boisko też dzisiaj nie było najlepsze. Mnie jako legionista cieszy zwycięstwo i trzy punkty. Ale nie wiem, zgodzisz się, że jednak mieliście trochę szczęścia, że jednak był ten karny? No, ale moim zdaniem słuszny karny. Nie no, no. Tak jak powiedziałem, Korona grała defensywnie i ciężko było jakieś sytuacje wykreować, chociaż mieliśmy Miałchenię Kojama, nie udało się strzelić, a tak naprawdę czy Korona pokazała pazur, to tak jak już powiedziałem na początku, mieli jedną sytuację Sobolewskiego, nie strzelili, a tak poza tym to tylko się bronili. I może chodziło o pytanie, czy Korona dobrze się broniła? No to można chyba powiedzieć, że dobrze, bo długo nie strzeliśmy bramki. Ale to w takim razie Legia dobrze atakowała? No, Legia próbowała atakować. Teraz takie pytanie. Nie, Legia atakowała, no i w końcu udało się. Rzut karny, moim zdaniem, słusznie podyktowany i bramka, która daje trzy punkty.